Także Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Armstrong Extra. To mówi, śpiewa, że Bóg jest miłością, a z drugiej strony człowiek morduje, bo tutaj mówili o tych banderowcach. A katolicy, którzy palą papierosy, to przecież umierają na raka i ich potomstwo też. Więc o tu śpiewa w Radiu Maryja, że Bóg jest miłością. No tak, ale jeżeli taki katolik pali papierosy, jak tu Zalewski, zaraz ci będę opowiadała historię, jeden papieros za drugim, no to tak, on umiera na raka, a jego dziecko jak się rodzi, tylko z tym, że to jest pedał, to on nie urodzi tu żadnego dziecka, ale gdyby się takie dziecko urodziło, to ile dzieci umiera na raka? To więc nie wiadomo, czy lepiej jest zabić, czy lepiej, żeby takie dziecko samo się zabiło, zadusiło i ten rak go zżarł żywcem. To ja dziękuję się urodzić w takich bólach, w takich cierpieniach. Oni już tu wychodzili, ja ich zawróciłam, cofnęłam, bo weszła ta pani Ania. No ale ona weszła do pokoju, to ja potem mówię z powrotem, idźcie już, wyłaźcie. Może ona nie wyjdzie. Jak nie zobaczy, to będzie chyba może jakiś cud. I rzeczywiście oni, jako ci narkomani, szli, wyszli niezauważeni, bo pani Ania chyba poszła spać. Także widzisz, Stasiu, takie coś tego Zaleskiego ciągnąć, to jest niedobre, bo tak, oni poszli, gadali w nocy w tym talecie, tam pewnie palili papierosy, no to jest dwa błędy, gadanie w nocy i palenie papierosów, no to po prostu jak takie czubki chodzą na msze, no to po prostu to nie ma mózgu, to jest dziadostwo. Nie ma mózgu, wiesz, i gada w nocy, nie rozumie tego, że w las jako ta osoba nieoficjalna i jeszcze pieprzy głupoty, a po trzecie to jeszcze komuś spać nie daje. No to przecież to jest coś odwrotnego. Zaleski to jest narkoman i ty nie wspieraj tych narkomanów, bo ty po prostu grzeszysz. Po niego i tak policja przyjdzie, jak nie dziś, to jutro, a ty narkomana wspierasz, no to czyli jeszcze z innej strony wspierasz, myślisz, że to już jest mniejszy grzech, jak pedofilia. No to masz już dwa grzechy. Pedofilia. Po trzecie, ludzie nie mogą spać. Po czwarte, jakaś paranoja z tego. Także ty, Stasiu, tam się nie przejmuj. Ty myśl o sobie. Zobacz, ten Zaleski to ci nie pomoże. Nie da ci kluczy. Jeszcze tam policję wzywał, to wiesz, to on to specjalnie robił, bo ja na niego wzywałam policję. To się nie przejmuj, nie bój się. Ale jak on ci nie da kluczy, sam w domu nie śpi, ma karaluchy i szczury i syf w domu. Tutaj Dawidkowi kazał zamiatać, sprzątać, przecież on tego nie umie. No to przecież on ludzi zadręcza, zamęcza, mobbinguje, stalkinguje. No to czubek jest. No. Wychodzi ze mszy, pali papierosy, na raka potencjalnie on zdycha, jego potomstwo, gdyby miało być, z tym, że to jest pedał. Patrz, to przecież dzieci na raka będą umierały. Zobacz, jak on tego słowa się boi. No, jak ty siedzisz przy nim, to on mówi specjalnie o tobie, że ty jesteś pedał i że na ciebie policję wzywał. Podczas gdy to na niego wzywano policję i że to on jest pedał. Widzisz, jak to... No, diablim sumptem i żydowskim, no to katoliczka może wszystko. Także nie przejmuj się, Stasiu, my jesteśmy pod ochroną, proszę ciebie, ja do ciebie tu piszę te SMS-y, mam nadzieję, że te SMS-y do ciebie dotrą, ale ty mówisz, Elżbieto, pisz, no to więc się pisze, no. Już teraz ci goście tu przychodzą na ten, do pokoju 7, wiesz, już teraz z tymi butami dziamią, ale to jest w ciągu dnia. Natomiast jak tego Zaleskiego tu ciągnąć, jeszcze z tym Tomkiem, to przecież on potrzebuje pomocy, ten Tomek powinien leżeć w wózku inwalidzkim, a my jeszcze mu tu mamy podać rękę, wiesz, no na czubek, no po prostu sytuacja jest chora, bo to i w nocy, bo to jest i durne, jeszcze psychiczne, jakby tu spadł, to dopiero by się zabił. No to pani Ania, jakby tu karetka i policja i prokurator miałby być, to by chyba umarła. O ile konieczność i obowiązek twój... Nie wiem, dlaczego ten Zaleski jest taki durny. Ja myślę, że jemu to mieszkanie zabiorą, jego w ogóle aresztują.
wiesz, za pedofilię, ale to wcześniej czy później, to jest pewne. I on dlatego tam szedł w kościele, spał pod kościołem w krzakach. Jak było lato jeszcze, w miarę, to już też koło jesieni było. Już teraz on tam się nie położy, ale on tak odwodził, odwodził, bo tu gości do domu ma, no to żałuje tego domu. I dziad katolicki to sam nie skorzysta i komuś nie da, bo tak jest. Sobie sam nie skorzysta i komuś nie udostępni, czyli przeszkodzi, czyli że nie da. I on taki jest, czubek, no po prostu czubek, narkoman. Bo wiesz, jednemu alkohol mózg zjadł, a jemu papierosy to wszystko zżera, to jego komórki. I ten Tomek też pierdolnięty. I cały czas ciebie nagabuje o te papierosy. I Zaleski też. Nie poprosił o na kanapkę. Miałby za te papierosy 17 paczek makaronów. To przecież to jest skandal. Dawać narkomanowi pieniądze. Nawet nie powinieneś złotówki dawać. Wytresuj tego Zaleskiego. Zaleski, lecz się u zakonnicy na narkotyk. Przecież u zakonnicy to jest AA, przecież te siostry białe tam na Rondo Wiatraczne. Ja sama byłam na tym spotkaniu AA przeciwko chlaniu i tam kawy się można było napić. To ja kiedyś tam dlatego, że... Także proszę Państwa, no cześć, cześć Stasiu, także Ty tam sobie wiesz, Ty tam sobie popracuj, spokojnie, nie przejmuj się, Ty masz pracę, praca ludzi uszlachetnia, żadna praca, jak matka mówiła, żadna praca nie hańbi, nawet gdybyś wiesz, w klozecie gówno wyjmował. Tam do nas na Czarną Strugę też przyjeżdża i wyciąga gówno. I to sra, i Adam, i Kitegan, kierownik, i wszyscy, kto chce, i gówno wyciąga. Ale to on ma z tego pieniądze i to jest społeczne. To jest dla dobra ludzi. Żadna praca człowieka nie hańbi. To są wolne komentarze w Radiu Conchita. Przy muzyce, nie o sporcie, tylko przy muzyce bezpośrednio i na żywo z Radia Maryja. Zapraszam Cię serdecznie, Stasiu. Zaraz pojadę na lotnisko do kaplicy i wezmę te czasopisma wszystkie, wiesz? Żeby mi tu stanowiły jako wizualizacje dla radia. To KFM, Euro Conchita, Barbie Baby, Longstrom Extra. Teraz pojadę na to lotnisko, bo jeszcze dzisiaj w nocy będę nagrywała. No. Jeszcze dzisiaj w nocy będę nagrywała Radio Conchita, bo przecież wiesz, spokojnie Stasiu się wyspałam. A jutro Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest czynna, zdaje się, od 15 do 3. I kolejną porcję audycji Radia Conchita wpuszczę do internetu. Także nawet to, co ja do Ciebie teraz mówię, Stasiu, to też wszystko idzie do internetu. Nic tu Zaleskiego nie ochroni. Nic tu Zaleskiego nie obroni. Jego chwycą, jak nie dziś, to jutro. To przecież jest oczywiste, że matki nie pozwolą krzywdzić swoje dzieci. Przecież tam czworo dzieci, to przecież to nie były dzieci niczyje. To były dzieci czyjeś. No, ale ze względu nawet na samego Pana Boga. Jak Pan Bóg się na to patrzy. No, to wiesz, na miejscu Zaleskiego ja bym chodziła jak trusia, bym nic nie mówiła, bym klęczała przed obrazem tej Matki Boskiej, a on tego nie robi. On idzie, uprawia seks. Tutaj nawet Dawidek mówił, że to jest chyba jakaś stara kurwa. No kurwa męska. A mówią, wiesz, w tym, że jakby, wiesz, no to męska mówią, wiesz, że stara kurwa, męska. Tutaj Dawidek mówił o tym Zaleskim, ale widzisz,
oni, proszę ciebie, jak w więzieniu, no to mówią cel. Jak facet faceta tam wiesz, gwałci, no bo musi kogoś gwałcić, bo jak nie w kaloryfer, to komuś w dupę po prostu. Tak mówią faceci, wiesz. Ja to nie lubię tego języka, bo też na Mareczka, wiesz, jak w domu zrobił melinę na Igańskiej, no to też wezwałam policję, bo mówię, dawaj mi te telefony, bo on już tam do tego internetu wrzucił. On bierze do tych pochewek i pochewki były puste, bo nie było telefonu tu i nie było telefonu tam. I jak dotknął się do tej pochewki pustej, to tak jakby mało nie zemdlał ten Maretek. Taka energia od niego odeszła, bo się sam przeraził. No to przecież ja to w moment, jako wiesz, dziecko policyjne, od razu to zauważyłam i po prostu ewakuowałam się na korytarz, ale oni nie chcieli wypuścić. O to chodzi. To są te mędy. No i zadzwoniłem na policję i przyjechali po cywilnemu. Aha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Takie mędy. Takie mędy. I to wszystko, wiesz, Maretek to nie katolik, też katolik. Mędy. Jak nie po katolickie, to jeszcze, wiesz, chodzą na msze, papierosy kopcą, palą, pety zbierają po ulicach, a Janek Witek to nie katolik. Też katolik. On wiedział, że ja jestem świadkiem Jehowy. Czy jestem, czy byłam, czy chodziłam, nieważne. I on na początku był troszeczkę, wiesz, ale potem to już równo jechał. Na tych Żydów i na katolików mówią, że Żydzi i katolicy jadą na jednym wózku. To przecież nie ja to wymyśliłam, tylko Jan Maciej Witek, który, jak państwo pojedziecie na cmentarz Antoninowo, leży koło tego Grzegorza Laskowskiego, który kiedyś mnie tak nauczył, wiesz, na internecie, jak wrzucać filmy. To przecież to radio, to FM, które jest obrotowe, co państwo widzą, się porusza. Eurokończyta. No to nauczył mnie Laskowski, Grzegorz Laskowski, ale on umarł, bo on miał padaczkę. I on, nie wiadomo z jakiego powodu, umarł cicho i nagle. Że oczywiście, ponieważ tak jak mówię, to jeszcze raz i powtarzam, Warszawa tylko o pieniądzach myśli, człowiek o człowieku nie myśli, człowiek człowiekowi nie pomoże, tylko sobie krzywdę robią, to więc on umarł w cichości, Grzegorz Laskowski, że nikt nawet nie powiedział, że on umarł, no bo nikt nie wiedział. Dopiero potem myśmy pojechały z Zaleskim na cmentarz w nocy o 10:11. Jan Maciej Witek i cztery groby dalej leży Grzegorz Laskowski. I ta z biblioteki na Świętojańskiej 5 pani powiedziała, prawdopodobnie Grzegorz Laskowski nie żyje, bo on miał moje hasło do adresu e-mailowego wa@wiesiolandia.pl. I Mareczek tam szalał. Proszę pani, proszę dać hasło, bo my chcemy odtworzyć adres e-mailowy wa@wiesiolandia.pl i ona tego hasła nie chciała dać. No, a że ten mówi, że ten umarł, no ale ten Mareczek jest czubek, bo powiedział, że widział tego Laskowskiego w telewizji, w galerii, a to przecież był inny z brodą podobny, no to przecież czubek. No, co? Radio Concita. Także proszę państwa, proszę się nie przejmować, tu, gdy nadaje nasze radio. To FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra.